O, witajcie! Dzisiaj w kuchniach Brancaloni zajmiemy się tematem, który był bardzo przez was wszystkich proszony. Tak? Ja nie stąd. W każdym razie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to pięknie ułożyć naszą brancalońską, tradycyjną kuchnię. Jak wiecie, w Brancaloni jest dużo awantur. I dużo awantur, znaczy trzeba się do tego przygotować, żeby ta kuchnia wyglądała jakaś porządnie. Teraz trochę bałagan, ale to normalne. Artysta musi mieć bałagan. Pusty biurko, pusty umysł, tak mówił ktoś kiedyś coś. Ale zbaczamy z tematu, znowu się pojawią komentarze w listach gołębiami do mnie przyjdą, że gadam głupoty. Tak jest taki mądry sam się nagry. W każdym razie, jak widzicie, normalna kuchnia. Nie różni się niczym od kuchni z innych krajów. Niczym. Różni się dobrym smakiem. Więc co tutaj na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy budujemy swoją własną kuchnię brancalońską? Więc po pierwsze noże. Noże są bardzo ważne. Nie używamy noży takich. To są bardzo takie podpruskie noże. One się tędzie wyjadają. Zaatakujecie ktoś? Co, pokroisz go? Nie, on nie jest filetem. Nie, musisz mieć sztylety. Sztylety są zawsze użyteczne. Pokroisz mięsko, pokroisz tutaj jakieś coś, makarony. A później bierzesz i przyjdzie ktoś do ciebie i tylko pyk, żebra. Nie żyje, posprzątane. Jeszcze nie jeden nadział na mnie, na ludzie go. Później, co jeszcze mogę wam pokazać? A no tak, oczywiście przecież. Co robimy z rożnem? No mamy rożno, nabijamy sobie tutaj, weźmiemy sobie tutaj cebulkę jakąś, co nabijemy tak pięknie. Prawda? Mamy cebulkę na rożno, a jak ktoś się zatakuje, to panka! I już jest szpada! I nikt się nie spodziewa, że ja używam szpady jako rożna. Nikt się nie spodziewa. Zawsze pod ręką, w dobrych kuchniach brancaloni. Co jeszcze można się tutaj przydać do brancalońskiej kuchni, czego nie, moglibyście nie pomyśleć na początku? Oczywiście! Tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mauricio, gdzie mi dałeś mój kask? Kapco! Kiedy przychodzi czas burdy, czasami nie ma czasu, żeby coś ubrać, więc ubieramy hełm sobie. To jest bardzo ważne, żeby zawsze wiedzieć, gdzie jest hełm. Jaki taki Mauricio, kapco, pary! Ma pan kulo! Ja taki wylewny jestem, jak każdy tutaj w Brancaloni, więc co jeszcze? Wałek? Wałki zostawmy dla tych gorszych kucharzy. Miałem coś lepszego, my używamy tłuczka. Myślicie sobie, haha, tłuczek to w każdej kuchni jest, ale nie taki jak mój. Patrzcie, to jest tłuczek. To jest brancaloński tłuczek. Ubijesz kotlety, a jak przyjdzie co do czego, to o. A więc na was w pistolet, no. No. I teraz to by było na tyle. Czas na sprzątanie. Jak wszyscy wiemy, w brancalońskiej kuchni nie może zabraknąć czego? Cebuli. A w cebuli co się dobrze chowa? Granaty. Jednak przychodzi czas sprzątania. Zawsze mówię jedno do Mauricio. Mauricio, ty u mnie będziesz musiał myć gary. Ale sprzątać kuchni to ty u mnie nie musisz. Art, ekebie!